Ze slidera można zrobić także mały kran kamerowy. Warto do tego celu mieć dobry, duży statyw. No ja niestety mam mały, dlatego za chwilę Wam pokażę to na przykładzie bardzo małego statywu. Natomiast metoda działania polega na tym, że tutaj mamy statyw, podporę, jest nasz slider i tutaj jest głowica z poziomą kamerą i możemy ruszać ramieniem w dowolne strony. Dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać bardziej dynamiczne ujęcia zbliżone właśnie do ujęć takich najazdowych z kranu kamery.